Teraz będzie trochę zmiana klimatu. Nie wiem, czy kojarzycie taką audycję w Radiu Wrocław. Muzyczna cyganeria prowadzoną przez Leszka Kopcia. Tak się składa, że występujemy, mamy przyjemność występować w tej audycji raz w miesiącu. Jest to konkurs dla słuchaczy. Słuchacze przesyłają pomysły na piosenki. Natomiast my mamy właściwie niecały tydzień na to, żeby tę piosenkę napisać. Napisać do niej oczywiście muzykę i później wykonać ją na żywo w audycji. To będzie jedna właśnie z tych piosenek. Do pomysłu Barbary Wolnej przysłała pomysł na piosenkę Jestem korposzczurem. No i to będzie właśnie ta piosenka. Większości z tych piosenek jeszcze nie wykonujemy na koncertach, gdyż jedyne ich wykonania właściwie były na antenie radia. Też jest tak śmiesznie, że właściwie praktycznie nigdy nie widzimy się przed tymi występami w radio. Także wygląda to tak, że ja piszę piosenkę, robię muzykę, nagrywam, wysyłam Tomkowi. Tomek sobie, nie wiem, słucha tego, wymyśla, co mógłby do tego nagrać, zagrać. Później spotykamy się gdzieś koło 22 w Radiu Wrocław. Idziemy do ubikacji, gdyż tam są podwójne drzwi i świetna akustyka. Tam robimy sobie jedną, jedyną próbę. No i później gramy. Ubikacja to fajne słowo. Ordynarne. Ordynarne bardzo. Ale czasami tak bywa. Ordynarnie. No i dobra.